Piotr Protasiewicz to zawodnik, który będzie reprezentował barwy naszego zespołu w biegu czwartym, biegu kończącym pierwszą serię startów w dniu dzisiejszym. Piotr Protasiewicz w kasku koloru żółtego już na pierwszym torze kopie sobie dołek, aby jak najlepiej i jak najszybciej wejść spod taśmy na torze przecież, który bardzo dobrze zna. Jego partnerem z klubu w tym biegu będzie Ricky Kling. On wygrał swój pierwszy start w biegu numer 1, w biegu z udziałem juniorów obu ekip. Mamy nadzieję, że tym razem równie dobrze zaprezentuje się w biegu numer 4, a rywalami zielonogórzan będzie w kasku czerwonym Krystian Klecha i w kasku niebieskim Marcin Jędrzejewski. Protasiewicz, Klecha, Kling, Jędrzejewski. Najlepiej w kasku Protasiewicz i Krystian Klecha. Krystian Klecha wypchnięty, wypchnął również swego klubowego kolegę, wykorzystuje całe zamieszanie Ricky Kling i on wychodzi teraz na drugą pozycję, ale zapewne dwójka bydgoszczan będzie chciała przejść Szweda w barwach ZKŻ-u. Już przy krawężniku czai się Krystian Klecha, on dobrze zna ten tor. Zwykły, jeżeli przegra start tutaj na tym torze, to goni rywala do samego końca. Ricky Kling drugi, Piotr Protasiewicz na prowadzeniu ogląda się, gdzie jest jego kolega zespołu, a Krystian Klecha wciąż atakuje, teraz chciał dosyć ostro zaatakować Szweda, nie udało mu się to, a Ricky Kling mknie po te cenne dwa punkty, jest na drugiej pozycji, oby właśnie tak zielonogórscy zawodnicy dojechali do mety. Krystian Klecha wciąż tam bardzo ostro podjeżdża zielonogórzanina. Jest strasznie ambitny, ale mamy nadzieję, że na tyle myśli na torze, aby nie spowodować tutaj żadnej kolizji, żadnego upadku. I dwójka zielonogórzan na prowadzeniu. Piotr Protasiewicz, jemu zapisujemy trzy punkty. Drugi Ricky Kling, trzeci Krystian Klecha i czwarty bez punktu Marcin Jędrzejewski. Cieszą się tym razem kibice z Zielonej Góry, bo po raz kolejny biegowe zwycięstwo notują zawodnicy z Zielonej Góry. Wygrywają podwójnie 5-1 i minimalizują przewagę drużyny bydgoskiej. Przypomnę tylko, że Ricky Kling w biegu numer 4 właśnie w tym biegu jechał jako rezerwa taktyczna, zastępując Grzegorza Zęgotę. Trener Jan Grabowski, widać, już od samego początku robi takie zmiany, aby zminimalizować tą przewagę. W tym biegu zapewne udała się ta zmiana i w całym spotkaniu mamy wynik 13-11.